10 najbardziej agresywnych ras psów. Istnieje ustawa o ochronie zwierząt, która określa niektóre rasy psów za wyjątkowo agresywne. Przepisy ustawy o ochronie zwierząt wskazują ponadto, że prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu. Zaś zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi bądź zwierząt. Z tego względu przedstawiam Wam psy, które trafiły na tę listę. Owczarek kaukaski. Rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim, wyhodowana na Kaukazie na terenie dawnego Związku Radzieckiego, pierwotnie przeznaczona do pilnowania stad owiec przed drapieżnikami i złodziejami, zaś w okresie zimnej wojny wykorzystywana w wojsku i w milicji. Jest to duży, silny pies o krępej lub smukłej sylwetce. Pierwotnie wykorzystywany był właśnie jako pies stróżujący, obecnie wykorzystywany jest głównie jako pies stróżujący bądź obronny. Psy tej rasy są zrównoważone, niezależne, nieufne, czujne, stanowcze i terytorialne. Na własnym terenie nie tolerują obcych. Często wykazują skłonności dominacyjne. Mogą sprawiać problemy niedoświadczonym opiekunom. Nieumiejętne prowadzenie hodowli skutkuje agresją psa. Na terenach, gdzie pełnią one swoje pierwotne funkcje, kopiuje im się uszy, aby zapobiec zranieniom podczas ataku ze strony wilków. Do Polski psy te trafiły w latach 80. właśnie ze Związku Radzieckiego. Moskiewski stróżujący, czyli pies zaliczany do grupy molosów w typie górskim. Po II wojnie światowej wraz z powracającą Armią Czerwoną napłynęła do Związku Radzieckiego znaczna liczba psów jako zdobycz wojenna. W drugiej połowie lat 40. władze radzieckie dążyły do uzyskania rodzimych ras dla potrzeb wojska i milicji. W kilku ośrodkach rozpoczęto prace hodowlane w oparciu o doświadczenia radzieckich kynologów i genetyków. W ten sposób powstał m.in. czarny terier rosyjski, dog moskiewski oraz moskiewski stróżujący. Moskiewskaja stróżewaja to efekt krzyżówek międzyrasowych owczarka kaukaskiego i bernardyna z kilkoma innymi rasami. Użycie bernardyna motywowano jego inteligencją, podatnością na szkolenie oraz eksterierem, a Kaukaza wszechstronnością i odpornością na klimat ostrych rosyjskich zim. Spośród osobników potomnych bezwzględnie eliminowano te, które wykazywały niepożądane cechy ras wyjściowych, charakterystyczne dla bernardynów luźne powieki, problemy ze stawami i flegmatyczny temperament oraz nadmierną agresję, pobudliwość owczarków kaukaskich. Do końca XX wieku rasa znana była jedynie w krajach byłego Związku Radzieckiego, obecnie zyskuje popularność poza ich granicami. Dotarła także do Stanów Zjednoczonych. Otóż pies ten zarówno dawniej jak i dziś jest psem stróżująco-obronnym. Nie jest to jednak pies polecany do miasta, bo najlepiej czuje się na ogrodzonym terenie podmiejskim lub na wsi. Dobrze wyszkolony może służyć jako pies towarzysz, pies obronny lub pies stróżujący. Pies tej rasy powinien koniecznie przejść przynajmniej podstawowe szkolenie w zakresie posłuszeństwa. Nie znosi osób obcych, ani obcych psów. Sprowokowany będzie walczył do upadłego. Ma dobry kontakt z dziećmi, ale muszą to być koniecznie dzieci właściciela czy przewodnika. Obcych bardzo nie lubi. Anatolian. Rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim, wyhodowana w Antolii w Turcji jako pies pasterski do pilnowania owiec. W języku polskim używane są jeszcze nazwy owczarek anatolijski i anatolijski pies pasterski. Duże tureckie psy pasterskie wywodzą się prawdopodobnie od molosów, które zostały sprowadzone przez plemiona przybyłe około 1000 lat temu na tereny obecnej Turcji. Ich wcześniejsze pochodzenie nie jest jasne. Tureckie psy pasterskie cechuje lojalność wobec przewodnika, są zrównoważone, samodzielne i bardzo inteligentne, nie wykazują agresji. W większości są nieufne w stosunku do obcych i wymagają szkolenia w zakresie posłuszeństwa, są odporne na surowe warunki klimatyczne. Mimo że eksperci twierdzą, że psy te nie wykazują zachowań agresywnych, nieuzasadnionych, w Polsce i w niektórych krajach psy te są wpisane na listę zwierząt uznawanych za wyjątkowo agresywne. Akbarsdog.
Rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim, wyhodowana w zachodniej Turcji jako pies pasterski. Nazwa rasy pochodzi od zbitki słów języka tureckiego ak, czyli biały, i bas, czyli głowa. Takie psy nazywane są w Turcji koban kopegi, czyli pies pasterski. Jest to bardzo stara rasa o niejasnym pochodzeniu. Jej przodkowie na terenach dzisiejszej Turcji przybyli wraz z Grekami, kiedy w Azji Mniejszej tworzono kolonie greckie. Obecnie Akbasz występuje na zachód od Ankary. Chroni stad owiec przed wilkami i innymi drapieżnikami. Prawdopodobnie ma wspólne pochodzenie ze większością europejskich białych psów pasterskich, takich jak węgierski kuwasz i komondor. Od roku 1970 psy te są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, głównie na prerii, ponieważ świetnie odganiają kojoty od stad owiec i kóz. Pies ten jest odważny i niezależny, dodatkowo jest bardzo szybki i zwinny, potrafi bronić stada nawet przed niedźwiedziem. Rozdrażniony lub sprowokowany może być nieobliczalny, a tym samym niebezpieczny. Ma silnie rozwinięty instynkt terytorialny, jako towarzysz domowy jest wierny i łagodny, akceptuje dzieci, pozostaje powściągliwy i podejrzliwy w stosunku do obcych. Rottweiler. Rasa psa zliczana do grupy molosów w typie Mastiffa. Rottweiler to rasa psów wykorzystywana dawniej do pilnowania obozów rzymskich w podbitej przez Rzymian Germanii. Psy te pilnowały bydła stanowiącego zapasy żywieniowe. W średniowieczu rzeźnicy używali rottweilerów do pędzenia bydła, ciągnięcia wózków z towarami i ochrony gospodarstwa. Wygląd rottweilerów ewoluował. Dawniej były to psy lekkie i smukłe z długimi ogonami. Na przestrzeni lat przybrały na masie i ich wygląd przystosował się do wykonywanych prac. Dawniej psy te były wykorzystywane jako psy pasterskie, a także jako psy rzeźnickie, czyli pomagające w zaganianiu zwierząt na place targowe. Obecnie rottweiler funkcjonuje głównie jako pies obronny. W 1910 roku został oficjalnie uznany za psa policyjnego. Rottweiler z natury jest psem agresywnym wobec intruzów. Według wzorca jest to pies o zrównoważonej psychice, wymagający odpowiedniego i konsekwentnego podejścia. Pewność siebie jest główną cechą charakteru tej rasy, podobnie jak upór, samodzielność czy skłonność do dominacji. W rękach osoby brutalnej i niezrównoważonej rottweiler staje się nieprzewidywalny i może stanowić zagrożenie dla otoczenia z właścicielem włącznie. Pies ten potrzebuje sporej dawki codziennego ruchu, regularnych treningów i szkoleń oraz aktywnych spacerów. Tosa. Rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie Mastiffa, wyhodowana w prowincji Tosa w Japonii. W Japonii przeznaczona do walk psów, w innych krajach pełniąca rolę psa towarzysza i psa stróżującego. W Polsce jest to rasa bardzo mało znana. Tosa wywodzą się z Japonii, gdzie były wykorzystywane, tak jak wcześniej wspomniałem, do walk psów. Stąd ich pełna nazwa japońska oznaczająca psy do walki. Walki te miały szczególnie długą tradycję na wyspie Sikoku. W połowie XIX wieku, gdy rząd Japonii otworzył granicę z Europą, zaczęto przywozić psy. Japończycy zauważyli, że Tosa Inu różnią się od typowych europejskich psów bojowych. W porównaniu z mastiffami, dogami i bull terrierami, japońskie psy były drobne i niewielkie. To też zaczęto kojarzyć je z rasami bojowymi. Tosa powstały ze skojarzeń japońskich szpiców bojowych z europejskimi mastiffami. W walce psy dążyły do obezwładnienia przeciwnika. Były dyskwalifikowane za szczekanie, a walkę kończono, gdy któreś zwierzę zostało zranione do krwi. W 1910 roku walki zostały zakazane i rasa była zagrożona wymarciem. W czasie II wojny światowej najlepsze Tosa Inu wysłano na północ Japonii, gdzie rasa przetrwała. Obecnie w Japonii walki psów Tosa są legalne, uznawane za dziedzictwo narodowe, jednak walki te podlegają określonym zasadom i nie są prowadzone do śmierci jednego z psów. Dog kanaryjski. Rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie Mastiffa, wyhodowana na Wyspach Kanaryjskich. Współczesny dog kanaryjski to pies zrównoważony i bardzo pewny siebie, cechujący się opanowaniem, umiejący zachować samokontrolę i powagę wobec zagrożenia. W przypadku zagrożenia reaguje szybko, odważnie, zdecydowanie i skutecznie. Wymaga prowadzenia przez osobę doświadczoną w układaniu psów bojowych ze względu na skłonności do zachowań agresywnych.
Z roku na rok rasa zdobywa coraz większą popularność na świecie. Z początkiem lat 90. XX wieku największe zainteresowanie poza Hiszpanią rasa wzbudziła w Stanach Zjednoczonych, jednak jej początki w tym kraju były dość ciężkie. Wielu hodowców próbowało tworzyć tę rasę od nowa, używając w tym celu innych ras. Sytuacja ta uległa zmianie pod koniec lat 90. i sukcesywnie się poprawia poprzez działanie niektórych hodowców w propagowaniu poprawnego typu oraz poprzez import do krajów psów wysokiej rasy. W Polsce pies ten, oprócz tego, że znajduje się na liście psów wyjątkowo agresywnych, posiada tytuł czempiona odwagi. Dog argentyński. Rasa psów zaliczana do grupy molosów, wyhodowana w Argentynie jako pies do polowania na pumy. Rasa ta pochodzi z prowincji Córdoba w centralnej Argentynie. Jej twórcą był lekarz, który w roku 1928 zapoczątkował hodowlę tej rasy oraz pierwsze opracowania jej wzorca. Początkowo uważano, że nowa rasa psów zostanie wykorzystana jako psy do walki, ale doktor kierował się potrzebą stworzenia psa myśliwskiego, który pasowałby do lokalnych warunków. Tak selekcjonował je, aby uzyskać psy wszechstronne pod względem użytkowym zarówno na grubą zwierzynę, jak i na drapieżniki występujące na rozległym i zróżnicowanym terytorium Argentyny. Po śmierci doktora pracę nad hodowlą i kształtem rasy kontynuował jego brat. Dzięki temu pies ten może stawić czoła zarówno wielkim zwierzętom, jak i podjąć polowania na mniejszą zwierzynę. Bulldog amerykański, rasa psa wywodząca się od bulldoga angielskiego, hodowana w USA w pierwotnym typie. Jest to bardzo zróżnicowana rasa psów, przeznaczona nie na wystawy, ale na wszechstronnych towarzyszy ludzi na farmach. Pies uznany za rasę agresywną pochodzi od bulldoga angielskiego, tak jak wcześniej wspomniałem, którego wykorzystywano do szczucia zwierząt na arenach ku uciesze tłumów. Aktualnie wykorzystywany jest jako pies stróżujący i pies obronny. Dog z Majorki. Rasa psów zaliczana do grupy molosów w typie doga, wyhodowana w XVII wieku na Balearach. Pierwotnie przeznaczona była do szczucia byków i do walki z psami. Właśnie w portowych zakątkach urządzano walki psów, w których o życie walczyły miejscowe psy Hiszpanów z przyjezdnymi bulldogami angielskimi. W pewnym momencie skrzyżowano te dwie rasy i zaczęto hodować jako nową, niezależną linię. Psów nowo powstałej rasy zaczęto także używać na tradycyjnych hiszpańskich placach boju, czyli do walki z bykami. Wtedy powstała nazwa rasy Sadebo, czyli pies na byki. Gdy zakazano walk psów z bykami, psy te przestały cieszyć się popularnością wśród Hiszpanów. Rasa zaczęła zanikać do czasu, aż hiszpańscy hodowcy przypomnieli sobie o niej. Wtedy też odrodzili rasę, która została uznana w 1965 roku oficjalnie przez Międzynarodową Federację. Bonus. American Pitbull Terrier. Historia tej rasy sięga ponad 150 lat. Rasą, która po części stworzyła obecnego pitbull, był bulldog. Dawniej bulldog był zwinnym i muskularnym psem, bardzo przypominającym dzisiejszego pitbulla. W wielu amerykańskich książkach o tej rasie występuje on właśnie pod nazwą bulldog. Jednak większość źródeł nie potwierdza tej teorii. Pitbull jest krzyżówką bulldoga z terrierem. Powodem krzyżowania tych ras była chęć uzyskania idealnego psa do walki, czyli połączenia wytrzymałości, siły i odporności na ból bulldoga z zaciętością i szybkością terrierów. Aktualnie można powiedzieć, że pitbulle są taką wersją bulldogów, którą znali nasi przodkowie. Mimo wszystko jest to chyba jeden z najgroźniejszych psów, jakie aktualnie występują. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, że te 11 psów jest uznawane przez polskie prawo jako psy wyjątkowo groźne. Czy tak faktycznie jest? No, ja nie wiem, nie jestem ekspertem od psów. Myślę, że można na tę listę śmiało doliczyć jeszcze inne psy, być może niektóre z psów, które wymieniłem, odjąć. No, ja nie jestem od tego, opowiedziałem Wam tylko to, co mówi polskie prawo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie i zaglądajcie na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!